Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w niecnej zasadzce, jaką zarządził na nas Trogus. Pierwszy raz zapauzowałem bitwę chyba podczas tej kampanii. Naprawdę, chyba pierwszy raz to zrobiłem. Dobra, i przechodzimy do masakrycznej obrony. Co my tu mamy? Kto nas zaatakował? Bo na tego nie wiem. Czempioni grasantów, czempioni, trole lodowe. Ej, nie jest aż tak źle. Co prawda jest troszeczkę oszczepników, więc to nam za chwilę tu zagrozi. Czempioni na moich czempionów. Ja mam niestety czempioni grasantów z wielką bronią. Oni nie mają zwykłych, więc to ja ich rozpierdolę, nie oni mnie. Naszego magusa tutaj. Atakujemy, chociaż kurkę na troga. Może też wyślemy dwóch. Naszych czempionów grasantów do tyłu puśćmy. Wojownicy filmirów, może niech zrobią obejście. Tak, że niech zrobią obejście i się wbijają mi w tutaj wszystkich tych oszczepników. Chociaż nie wiem, czy ich zdamy radę wbić. No, słonie, szarża! Szarża! Szarża, są na samym końcu. Szkoda, że komputer tak bardzo szybko atakuje tą kolumnę, bo bym chciał nagrać, wiecie, mam takie wprowadzenie, jak idzie ta kolumna, idzie i naprawdę, o, tak ten, jakoś coś tam sobie w tej pogadamy, no ale niestety nie, nie ma bata, nie ma rady. Lecimy dalej z koksem. Tutaj w zasadzie rdzę plagę możemy zrobić, to jest AOE, sobie co pamiętam? Nie. Które, nigdy nie pamiętam, który czar jest AOE. Powinno być to jakoś lepiej, moim zdaniem, opisane. Buffa na moich sobie żołnierzy dajmy. Atak, 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 atak. Dobra, trog jest zniszczony. Tu się wbijmy w moich przyjaciół. Tak, atak tutaj. No nie każdy tutaj z osobna atakuje. Oni ich nie dogonią? No nie mówcie, że ich nie dogonią. Trochę żal, jak ich nie dogonią. No dobra, zaatakujcie mi w takim razie troga. Oni ich i gonią, gonią. No może Anusz kiedyś tam, chociaż raz, nie wiem. Też czempioni to średnio sobie poradzą przeciwko tym trollom, ale niech będzie. Ty możesz tutaj wylądować w tym. Rzućmy błyskawice na nich. Chyba nie zadziałało. Jej! Trochę długo, nie powiem. Dobra, ogólnie ich tutaj pobiliśmy. No ale gdzieś nadchodzą wojska przeciwnika. Trog gdzieś tutaj ma jeszcze wsparcie, należy o tym pamiętać. Troga dopadliśmy totalnie, on teraz będzie próbował uciec. No wiem, że normalnie tego wojska nie powinienem wysłać w pogoni za nimi, ale olać to. Okej. Dyscyplina im pada, ale nie została złamana totalnie, więc... Przynajmniej też liczę na to, że oni gdzieś tutaj może zaraz znajdą przeciwnika, chociaż chyba gdzieś tutaj była pokazana ta armia ostateczna. Dobra, wrogi lord nie żyje, nasz lord musi przeżyć w takim razie. Wy pisaliście, że ostatnio nie mogłem wziąć konfederacji z trogami, znaczy z tym typem, bo mi lord zginął w mojej frakcji. No gonić, gonić. Dobra, tych wyrżnęliśmy. I muszę się zastanowić, może nie dwa słonie, może nie dwa słonie, bo gdzie jest przeciwnik, tak? To jest dobre pytanie, gdzie jest przeciwnik? Czekajmy na przeciwnika, no on musi atakować. To on musi mnie zaatakować, on musi się tu gdzieś zjawić, chyba z tej strony idzie. Dziki mamut, wow!
Tutaj zajmiemy pozycję. Myślę, że słonie w takim razie tutaj rzucimy, bo to jest sama piechota tak naprawdę. Nic wartego uwagi. Aha. A, wykończ mi. Złam mi ich morale totalnie. Dobra, te jednostki już nie wrócą na pole bitwy, bo już nie miga tarcza, jest dobrze. Więc to już jest po sprawie. Okej, zajmijmy tu pozycję w razie czego. Dobra, wy też mi tutaj już wracajcie. No tych to jeszcze trzeba pościgać. Ci też są już złamani. Więc wracajcie. No i czekamy, aż nadejdą kolejne. Tutaj widzimy słonia, tutaj widzimy oszczepników, więc gdzieś przeciwnik będzie. My zajęliśmy dobrą, wysoką pozycję. No już w mordę jeża. Moje słonie są tutaj w pościgach. Okej, czempionów w starczach weźmy gdzieś tam oczywiście. Na tyłach umieśćmy. No i przyspieszmy, poczekajmy, znaczy przyspieszmy, poczekajmy, aż przeciwnik nam się pojawi w jakiejś większej liczbie. Wy jesteście dobrzy przeciwko dużym przeciwnikom? Tak. Zwracać mi tutaj. Teraz słonia trzeba byłoby zarąbać. Dobra, złamane. Stajmy tu słoniami. No przecież ci byli totalnie złamani. No może nie byli totalnie złamani, nie zauważyłem tego. To może maga pośle w sumie na razie na nich. On najszybciej ich znajdzie, on jest najszybszy u mnie ze wszystkich tych, bo ma latajkę. Niech się ten słoń zbliży, potem tutaj mamy trole lodowe. I co, znowu czempioni grasantów. Ale oni są dobrzy do walki tylko z jakąś zwykłą piechotą, tak? No tak to znacznie wolę tych z przebijalnością. Oczywiście potracimy ich na jakichś atakach, nie wiem, można ich zawsze obstrzelać. Chociaż też mają pancerz większy, ale nie mają tarcz. Więc od w tyle są gorsi. Ale ogólnie są całkiem niezłymi jednostkami. No weźmy jeszcze, przyspieszmy to. Teraz zarąbiemy im tego słonia. Puśćmy ich przodem. Kurka, ja naprawdę się tak jaram tym Total War'em dwójką. Nie mogę się doczekać tych nowych nacji. Widzę, że po prostu bardzo dużo ta gra się zmieniła. No do plus. W stosunku do tego. Świat jest po prostu, nie wiem, chyba 3 razy większy. Obstawiam, że przejście całej tej kampanii jakimiś tymi nacjami, jakbyśmy chcieli na przykład wszystko podbić czy cokolwiek, no to jest jakieś 500 tur teraz, więc serie z tego będą strasznie długie. Muszę właśnie znaleźć też jakiś pomysł na to, jak prowadzić tę serię w takim razie, bo... Okej, może od tyłu chodź. Padli tego mamuta, on w ogóle żadnych szans nie miał. Ach, i ucieka. Dobra, jeszcze wróci, więc... Jeszcze wróci, więc tutaj nie mamy się jakoś za bardzo tego bać. No, tych jednostek też się jakoś super nie boję. No ale widzę, że jednak słonie musimy dać bardziej na tą flankę. I pójdziemy w atak zwykłymi słoniami, te. Niech się... O, widzicie, już mu dyscyplina się odnowiła. Tym razem już go dopadnę, to będzie po nim. Albo i nie. Dobra, to niech mu się znowu dyscyplina odnowi. Noż w mordę jeża. Gdzie jest mój magus? A, w sumie. Niech zużyją wszystkie pociski. I to jest minus mój, że nie mam niestety żadnej szybkiej kawalerii w tej armii. Znaczy właśnie ciśnięcia takich uciekających jednostek, to jest bardzo duży minus.
No ale też oni nie mają takiej stricte kawalerii dobrej do tego, no. Chyba, że może wilczki w którejś tam postaci. Ha, 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 nara. Co to za magia? Okej, słonie też, pójdźmy przodem. Tak. Dobra, zachodzimy z naszych wysuniętych, wysokich pozycji, ale olać to. Mamy słonie. Okej, trole wyrżnięte, ta. To was do tyłu. I tutaj chodźmy na flankę. Chodźmy na flankę. Ciebie z tyłu rzućmy. Dobra, olać. Weźmy maga. Ej, co to taki wpierdol tu idzie na te słonie? A, bo dużo oszczepników mają. O, w mordę, nie przewidziałem tego. Okej, bardzo dużo oszczepników mają. No chodź tu, chodź tu. No dobra, to was też rzucę tutaj do ataku, z tyłu. Okej. Daj, to on dla niego tylko. Dobra, tak to zróbmy. I wir teraz, okej. Ładnie załamanie, załamanie. Dobra, tu atak. Gdzie jest nasz magus? Okej. Nie uciekajcie! Dobra, atakujmy tutaj na tyłach. Rzućmy magusa w sam środek, żeby ich przystopował. Bo inaczej ich nie dogonię, no. To będzie rzeź totalna. Dobra, łamiemy ich morale wszędzie. Dobra, łamane są morale. Jaki mi walną fireballa. A i tak nic mi nie zrobił, ha, ha, ha. Wielkie zwycięstwo, yeah! Pułapka, ale wygraliśmy, zwyciężyliśmy. Jak pyrusowe! Jak pyrusowe, no! Jakie tu były stosunki? Walczyło 900 przeciwko prawie 2500. Jak pyrusowe, i straciłem tylko 500. No co za typy, no! Nieuczciwe! Czuję się dyskryminowany. Dobra, widzimy się w momencie, jak się mi to wszystko doczyta. No i w zasadzie nawet żadnej jednostki nie straciłem, więc nie jest aż tak źle. Złóż jeńców w ofierze. No w sumie dwa ci nie nadają. Widzieliśmy to. Atak zwarciu dla wszystkich jednostek. O! I cantrop girlingu. Bardzo mnie to cieszy. Uzyskano cechę. A nie, no coś straciliśmy, tylko to jest piechoty. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę w takim razie dać tą konfederację. Traktat. No i wyjebiście. Zażądaj daniny, dawaj wszystko. No to rzeczywiście, w takim razie z tego to wynikało, że mój bohater wtedy też zginął.
Trok. Ej, ja będę mógł troga przywołać potem. Wyjebiście. Konfederacja, dobra. Zjednoczyliśmy się, wyjebiście. Wreszcie, wreszcie. Koniec problemów. Prawie, że. Okej, okay, niech będzie tak. Tutaj kto mi zrobi, okej. Okay. Obozu jeszcze nie założymy. No ale jest dobrze. Marienburg zdobyty. To w zasadzie tutaj możemy wyruszyć na północ. Tutaj pokonamy za jakiś czas kogoś, nieważne, zrekrutujmy piechotę. To chyba jej, ją mi tutaj najbardziej wyrżnię to. Zresztą nad nią za bardzo co... Ej, może te chimery wywołuje terror. Jak to lata, to może jest iść nad szybkie. Są też te norskańskie wilki lodowe. Siła broni, prędkość 100. Ej, to są szybkie wilki. To może jedne wilki sobie zrobimy. Eczkę, czy może to lepiej? No dobra, te wilki są lepsze. Żeby po prostu mieć coś takiego do ścigania, nie? Tak jak widzieliście. Że raczej ewidentnie czegoś takiego potrzebujemy. Okej, okay, zaprawy miłowcy. No i dobra, niech mi się to odnowi. No tutaj oczywiście za chwilę też rozstawimy obozy i zaczniemy dużą rekrutację. No, dobra, ty się ulepsz. Nagły atak i będziemy musieli dalszą część tutaj tychże ziem też pozajmować. Dobra, gdzieś coś mogę budować. Oczywiście jest ten młotek, a jego totalnie ignorowałem. Nie wiem czemu, no, tak po prostu mam. A tutaj cała zabawa praktycznie od nowa, w mordę by to strzelił. Wschodnia Sylwania. Okej. Okay. Tutaj powinniśmy mieć kopalnię tak czy siak dostępną, tak mi się przynajmniej zdaje. Że powinniśmy mieć dostęp do takiej kopalni jakiejś. Żeby to wszystko móc przejąć. To w sumie dużo armii będę miał w tym momencie. Jare, łamacz czegoś tam, nieważne, champion. Okej, okay, wilku rozstawiony. Co tam, krasnoludziki? W życiu, nie chcę z wami żadnych paktów, tym bardziej, że niedługo po was przyjdziemy również. Bretonia, Betonia. Ha, ha, sam... Aż bym chciał zobaczyć, jaka rzeźby tego była. A to wiem, że was to zanudzi, ale... No dobra, nie zrobimy tego. Sama kawaleria, naprawdę! Właśnie muszę przestać bać, że tutaj te bunty coś zrobią. Piechotę. Też czekajcie, ja chyba tutaj piechotę rozwinąłem. Nie. A może też tego nie potrzebuję, to weźmy to. Żeby był garnizon większy. Dobra, dobra, dobra. Ulryk, Ulryku. Zakładaj obóz. Co by tu zrekrutować nam wypadało? No, mamuta może jeszcze innego. Nie wiem, czemu, żeby mamuta. No, mamuta, mamuta. Chociaż moglibyśmy mieć tego mamuta wojennego. To byłby piąty mamut. Zamiast piechoty. No bo wilków nie zrekrutuję w tym momencie. Mamy tutaj globalny recruitment. Dobra, olesz to, bierzemy zwykłą piechotę w takim razie. Ej. Ej, chyba że mogę jakąś tu... No, to weźmy tę. A tak czy siak jeszcze jedną turę trzeba poczekać. Za to tutaj możemy już coś porekrutować. W takim razie też tutaj wilki by nam się przydały. 3. Okej, okay, niech będzie. I ruszymy po prostu zniszczyć wampiry do końca. Dobra, armia w Marienburgu. Tu chyba tutaj też trzeba wieżę postawić. Tutaj ta armia już jest gotowa do dalszych ataków. Więc możemy przejść dalej.
Nie przewiduję tu jakichś dużych problemów. Tego ruszyć nie mogę. Okej. Norsko! Ja coś czuję, że te wampiry mi tu kombinują z jakimś atakiem dziwnym, niecnym. Oni już żadnej armii nie mają. No, zabijcie się do końca, dziękuję. Boże. Kogoś mi zabili. Aha, dobrze, nie fajnie, nie cieszę się z tego też powodu. Znaczy, to jest miasto do zdobycia jak najbardziej. To miasto jest jak najbardziej do zdobycia. No, mury bardzo szybko zdobędziemy. Problem będzie tylko z konnicą, ta? Że z tą konnicę to trzeba będzie jakoś sprytnie tu rozwalić. No, mają też trochę tych giermków. Piesi giermkowie. Ale ja bym wolał, żeby Trok poprowadził mi tą armię. Weźmy, kontynuujmy oblężenie. Trog, będziemy mieli Troga przywróconego za... Boże, gdzie to jest? Nie pamiętam, gdzie się na to patrzy. Ale na pewno niedługo. Więc wtedy byśmy mogli dalej poatakować. Okej. Się zastanawiam, czy ja już nie mam totalnie darmowych jednostek, wiecie? Utrzymanie... No dobra, jeszcze nie mam totalnie darmowych jednostek. Papa, tutaj. Nie, tutaj. Siły militarne. Trok, 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 trok. Będziesz za 3 tury. No chyba i tak nie mogę wymienić dowódcy podczas oblężenia, więc... A, i teraz muszę Ulfryka na południe wysłać do wampirów. Chyba cię porąbało. A mam nadzieję, że tam elfy trochę się rozrosną i że będzie z nimi jakaś ciekawa bitwa, bo już naprawdę nie pamiętam, czy ja miałem walkę z elfami, czy nie. Ewentualnie może hajsy dajmy jakimś elfom. Nie wiem, jak do tego podejść. Dobra, lecimy tu z powrotem, do Drakenhof. Tutaj to mi zrekrutowali, więc możemy teraz tak, na pewno jeszcze jednego mamuta, bo to 4 mamuty na armię, to myślę, że to jest... odpowiednia liczba. Tutaj zamiast zwykłych czempionów, to wolę mieć tych czempionów. Cia. No i najchętniej bym wziął w takim razie właśnie jakieś wilki czy cokolwiek, albo te latające mantykory w celu przechwytywania właśnie jakichś tych ucieczek czy cokolwiek takiego. Czekajcie, kto będę miał? Żmija brązu mieć nie będę. Chyba, że to wywalę i zbuduję coś bardziej wartościowego. Może to jest dobry pomysł. Leci armia wampirów. Nie wiedzą, że ja uderzam na południe. Muslion również są ulice. No nie, znowu mi zabili do woza. Wyrzucić pancerze. Dobra, armia jest gotowa. Tu mają zamek Bastogne, ale to jest zwykłe. Chyba, że stracili drzewo życia i wtedy to jest może jakaś gigantyczna kara dla elfów, już nie pamiętam. Okej. Port. Ja to ja może nie to tutaj. Tylko najpierw tu. Port. Tak się zastanawiam, co tu dalej zrobić. Wieżę. O. Okej, okay, obsydian. Też zwracajcie uwagę, że to jest bardzo opłacalne. Krak Drag. Ciekawe, czy Krak Drag mogę skolonizować, bo to jest niby tutaj na północy, więc. Może, może.
I okej. Jedna tura. Okej, lecą wampiry. Tak, akurat może pod Schwarzhafen dojdzie do jakiejś większej bitwy z wampirami za chwilę. W sumie mógłbym też już troszeczkę tą moją armię zmienić. No bardzo się cieszę. No dobra, ale tutaj tą bitwę zobaczycie sobie w kolejnym odcinku. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej, hej!